Witam Was bardzo serdecznie oczywiście w kolejnym odcinku. To już jest chyba trzeci z tej misji. Jedziemy sobie z kampanią Krasnoludów pod tytułem Strefa Przygraniczna. Tak się nazywa misja. Mamy utrzymać oba miasta. Znaczy dwa z trzech tak właściwie. O, w sumie fajne to jest. O, dawno tu nie zaglądałem. Właśnie mam tutaj przegląd wszystkich naszych miast, jak to dokładnie wygląda, tak? Mamy garnizon odwiedzających, mamy tutaj wszystko wypisane. Przyrosty dostępne jednostki. Matko Bosko, zobaczcie, jakie to jest fajne. Może sobie zobaczyć właśnie. Ale dobra, przechodzimy sobie. Może kiedyś z tego skorzystam, chociaż raczej wątpię. Dobra, jaką mamy sytuację? Mamy bohatera Wulstana na poziomie 10, który ma nawet fajną umiejętność, jak sobie teraz patrzę. No bo faktycznie to, co mamy, jest takie fajne. Mamy już rozwiniętą logistykę oraz magię światła z jakimiś tam zdolnościami. To chcemy jak najbardziej mieć. No tutaj jeszcze warto byłoby mieć na przykład taką magię zniszczenia, obronę. No i tak mi się wydaje, że skoro mamy dwie magie, mamy magię światła i magię zniszczenia, to wydaje mi się, że talent magiczny też jak najbardziej mógłby się tutaj sprawdzić, tak mi się wydaje, tak? Czyli magia zniszczenia właśnie tutaj z zapłonem. No i może być wyssaniem magii. Kto wie, może się akurat uda. Bo tego się nie uda. No zobaczymy. Albo wybuchem many, prawda? Coś tutaj się jeszcze dobierze. Mam taką nadzieję, przynajmniej, że ta magia zniszczenia nam kiedyś siądzie. Przynajmniej. No obrona oczywiście, no bo to krasnoludy, jednak to wypadałoby mieć trochę obrony. No a już pozostałe rzeczy, no to już jest naprawdę dowolność. Tak, no machiny wojenne, no za machinami wojennymi nie przepadałbym za bardzo. To już lepiej wolałbym dowodzenie albo szczęście. Ale wydaje mi się, że talent magiczny byłby chyba najlepszy, żebyśmy mogli jak najczęściej te czary rzucać. Bo jednak magia zniszczenia z talentem magicznym jest jak najbardziej fajna, bo możemy jak najczęściej tymi czarami rzucać. Mamy też bohatera Rutgera, który tutaj oczywiście jest teraz zagrożeniem niskim, więc nawet nie ma się co nim przejmować za bardzo. Chociaż i tak warto by go było wyeliminować, chociażby z tego względu, żeby nam nie przeszkadzał. Tak przyjdzie kolejny bohater na przykład, tak? Zamki mamy w miarę rozbudowane, można powiedzieć. Ja cały czas się wstrzymuję z tym, żeby nie mieć tych 300 ulepszonych strażników, bo wtedy wygramy misję. Znaczy, może ta misja się już skończyć wtedy rychle. Dlatego raczej tego nie chcę robić. Dajcie mi chwilę, bo coś czuję, że są lagi cały czas. Postaram się to jakoś tutaj unieszkodliwić. Okej, powinno być nieco lepiej. A więc tak, mamy tutaj coś do wyszkolenia? Mamy tutaj do wyszkolenia dużo jednostek. Ulala, nawet się nie spodziewałem. No dobra. Weźmy sobie tych łuczników chociaż. Strażników możemy sobie zabrać. Bo 300 ich nie będziemy mieć cały czas. O, tych mogę ulepszyć jeszcze, czy już mi zabraknie złota? Zabraknie niestety. 280, no dobra. Trudno, niech tu zostaną w takim razie. No i co, ja bym sobie poszedł, tym bardziej, że musimy tutaj jeszcze zajść na Minotaury. Tak sobie przejrzałem mapę i sprawdziłem, że to jest właściwie jeden z dwóch miejsc, gdzie możemy zyskać jakieś statystyki. Drugim miejscem jest tutaj, zobaczcie, tu jest plus 1 do sił czarów jeszcze. Dlatego wydaje mi się, że tutaj będzie absolutnie trzeba zajść. Chcemy go atakować zaraz w tej turze, ale wydaje mi się, że nie, on tak tutaj pójdzie, więc go sobie złapiemy, a nie traćmy czasu, żeby iść tutaj, a potem jeszcze się wracać tutaj. Dlatego pójdźmy sobie od razu na te Minotaury tutaj. Dostaniemy plus 2 do ataku albo plus 2 do obrony. Wydaje mi się, że plus 2 do obrony będzie lepsze. Oczywiście bot stracił bardzo dużo rzeczy, ale to już zauważyłem, że właśnie też dzieliłem się przez wami z tym spostrzeżeniem, że tak właściwie to w tej misji, no nie wiem jak będzie dalej, ale w tej misji przynajmniej to te krasnoludy po prostu giną no na ilości masowe po prostu. To jest masakra jakaś. Ile tych krasnoludów mi tutaj umiera cały czas. Tracimy te krasnoludy i tracimy jakieś przyspieszenie, może spowolnienie. A skoro jest to jedna grupka tylko, rzućmy mi spowolnienie. Niech nie będą tacy szybcy. Okej, jakie mamy runy? Muszę przypomnieć, bo miałem przerwę. Runy szarży, egzorcyzmów, berserkera i magicznej kontroli. Okej, dobra. Na razie niczego nie będziemy wykorzystywać. No może jakieś takie wyniszczające rany, żeby nie było za różowo, co? No nie, nie weszły niestety. Dobra, defend. Okej. No ty możesz powiedzieć, że na przykład tutaj to on i tak nie podejdzie w ten sposób. Trochę go jeszcze poobijamy. Strzałek masz. Jakby te wyniszczające rany weszły, to byłoby naprawdę bardzo sympatycznie. I widzę, że weszły, bo no właśnie, przesunął się w inicjatywie. Także bardzo sympatycznie. Okej, możesz wrócić na pozycję. Minus 3. No już 15 udało nam się zabić, teraz jeszcze tylko 45, także już jesteśmy coraz bliżej. Niestety została mu tylko jedna strzałka temu harpunnikowi. Ale wydaje mi się, że tak, wait, zróbmy może. Ty, przejdź jakoś tak tutaj. Jemu się te wyniszczające rany niestety niedługo skończą. Ale spróbuję, no dobra, to jest ostatnia strzała, bo to już jest czwarta. Zostało was 33. Okej. Okay. I teraz tak, ty jeszcze te wyniszczające rany będziesz miał do swojej tury, a więc tak, ty wait, ty też wait. On powinien... O ty frajerze, ty. Zrobił tak, okej, okay, to podejdźmy tutaj, żeby nie mógł zaatakować nikogo za bardzo. Okej, okay, może być. No trudno, no to widzieliśmy to w koszta, tak? No ty nie atakuj, ty też nie atakuj. Ty możesz zdjąć kontratak, a następnie władujemy się wszystkim, co mamy. Nie mamy tego dużo, ale wydaje mi się, że Minotaury już raczej tak oberwą, że za wiele nie będą w stanie zrobić. No, wiadomo, jeden obrońca to dostał morale, tak? Ale żeby 200 dostało, to już nie. Tutaj najbardziej.
Okej. Okay. 8, 15. Jakaś taka dziwna mam dziwną chrypę, a dopiero zacząłem nagrywanie tego odcinku, więc jest to dosyć intrygujące, że już no, coś ma takiego w głosie, nie? Coś jakby, jakby coś się działo w gardle. Bez skojarzeń oczywiście. O, chyba da się to. O, no już trochę lepiej. Dobra, 15 tych, 15 obrońców, okej. Okay. Plus 2. Dobra, one wydają się dobre. Jesteśmy krasnoludami. Mamy minus 1 do obrony, z tego względu, że mamy jakiś tam przedmiot, który nam to zmniejsza, z tego co pamiętam. Który chyba daje nam wiedzę, a zmniejsza właśnie... Zmniejsza obronę. Za chwilę zobaczymy, to jest jakiś tam hełm Urgasza chyba, czy czegoś tam. Jakiś tam hełmik. Diaboliczny, zobaczmy co to jest dokładnie. Właśnie, wiedza plus 3, ale obrona minus 1. No dla nas to jest takie raczej średnie, bo my jakoś tych czarów to nie metamy za dużo. Także obrona może by się bardziej przydała, ale to tam. Tylko to interesuje, prawda? Dobra, jakaś tam bitwa. Mhm. I teraz nawet nie wiem, czy nie pójść by do zameczku bez przedostatni dzień tygodnia. I można by... O, muszę z tych rozdzielać już, no tak. Trudno. Żeby pójść do zamku, bo jest koniec tygodnia. No nie, no tego to wyrzucę, bo to jest bez sensu. No ale właśnie, jest koniec tygodnia i warto byłoby może... Przykleić jednostki. No super, tak się ścisnąłem, a on nagrywa przecież. Mistrz świata, no. No, spowolnienie? No, może to. No, poproszę. 11. To już mi się podoba. Okej. Okay. No, intryguje mnie tylko to, gdzie on te gryfy wysłał. No, prawdopodobnie tutaj. I teraz właśnie, czy odsunąć się, czy po prostu mieć to w pompie? No, mieć to w pompie chyba. Bo ten bot to nigdy nie wiadomo. Bo jeszcze jak są to takie gryfy, które pikują w jedno miejsce, to można właściwie wtedy przewidzieć, że na 100% bot właśnie będzie w tych strzelców celował. Wtedy można bardzo łatwo ich wymikrować. Ale w momencie, kiedy to są te gryfy bardziej takie, te takie obszarowe, bym powiedział, no to tutaj bota jest bardzo ciężko przewidzieć. To jest absolutnie nie do przewidzenia, moim zdaniem. Także zaraz zobaczymy, gdzie on się dokładnie ten kryje. Nie, najpierw może się odsuń tutaj, nie wiem. No, zobaczmy. No, zobaczcie, no właśnie, nie? To jakby, jakbym się odsunął, to bym stracił turę. A może jeszcze bym wszedł właśnie w pole tego. Więc bez sensu totalnie. Chyba tu 6, tutaj 6, czyli 12 łącznie, okej. Okay. Jak najbardziej. No tu już jest jakaś tam magia zniszczenia, takie rzeczy co prawda nie mamy w ogóle, więc zadajemy niewielkie obrażenia. Ale jest okej. Okay. Dobra, czy chcemy się przyspieszyć? Wydaje mi się, że tak, chociaż czekajcie, bo to jest 4 ruchu masz, nie? 4. Raz, 2, 3, 4. No to i tak nie dojdziesz do gryfa. Choćbyś chciał. Tam musimy poczekać jeszcze jedną turę, z racji, że gryf jest dość daleko. Dobra, odsuń mi się tutaj. Na z góry upatrzone pozycje. Można by gryfa dziabno dzielić na te otwarte rany, ale chyba tego kusznika po prostu wyeliminuje. A ten już nic nie robi, bo on już zużył sobie twoją drugą strzałkę, więc będzie musiał do nas podchodzić. Oni też raczej nic nie znaczą. No najgorsi będą tutaj teraz ci fanatycy i gryfy. Także trzeba będzie jakoś ich rozgryźć. A, w szczególności tego gryfa widzę. Ale mamy kamienne koce, na całe szczęście możemy sobie o trochę pozabijać tutaj. Troszkę ich poluzować, tak powiem. Okej. Okay. No teraz byłoby bardzo miło, gdybyś jednak, no tutaj fajnie byłoby strzelić faktycznie, ale wydaje mi się, że tutaj jest to jest ważniejsze jednak, tego gryfa trzeba osłabiać, ile się da. Okej, ty powiedz, od kontrataku powinien zginąć, no właśnie. Już się robi groźnie, bo to jest gryf, ale tylko 3, no spoko. To nie było aż tak źle. Możemy teraz użyć runy szarży na przykład i go przeszarżować, tylko teraz, w momencie, ty masz ruchu 4 raz, 2, 3, o chyba tu podejdziesz, ale jakbym zrobił tak, to chyba nie podejdziesz do mnie. Mi się wydaje. Podejdziesz, a jednak podejdziesz. No dobra, a za 4. Ale to już kurczę, tu już czuć taką różnicę moim zdaniem w statystykach, bo zobaczmy jakie mam. Ja mam 7 obrony, on ma ataku 4. No to mimo, że mamy poziom teoretycznie, no nie no, poziom ma niższy. Ale już czuć trochę, że no zobaczcie, na przykład takich 20 fanatyków zabiło tylko 3 strażników, załóżmy, tak? No to już jest czuć, że no coś tutaj jest nie tak, nie? Że w sensie powinno być troszeczkę inaczej. O, jeszcze ostatnia strzałka, bardzo miło. Jeszcze morale, super. Po tym mu zabierzesz kontratak, a tamten harcownik go teraz dobije. Bardzo fajnie. Okej. Okay. No, następne są, ale... No. No i się tutaj zaczyna. Dobra, mamy. Co mamy tu dalej? Magia przywołania? Zdecydowanie nie. Mógłbym wziąć ekspercką znajomość runów i wtedy miałbym 100%, że jakieś tutaj nowe talenty będą. Zawsze coś podstawowego będzie. No, ale teraz tak. Potężniejsze runy. Turn teleportu. No ten szturm teleportu. Czekajcie, czy jest coś ciekawszego? Mamy ten szturm, no właśnie, ja chciałem, a w sumie, aha, chwytność jeszcze chciałem. Ta chwytność mi się przydała. Szturm teleportu. Potężniejsze runy co mi pozwalają mieć? To bez sensu, to też... No te potężniejsze runy to jakieś super nie są.
No wolałbym to właśnie, bo to doskonałe. Miałbym przynajmniej szansę na niewykorzystanie surowców podczas używania tych run. Szturm teleportu czy chwytność? Oraz na inne podobne akcje. No chwytność jest fajna, tym bardziej chyba w tej kampanii, gdzie my dość dużo o tym bohaterem chodzimy, musimy dużo zbierać. Ta logistyka plus właśnie chwytność. Z drugiej strony szturm teleportu można by pokazać, jak fajnie działa z różnymi jednostkami. Chociaż nie, no krasnoludów, serio. Nie, to będę przy tej chwytności chyba jednak pozostawał. Zostawmy ten szturm teleportu. Wezmę sobie chyba potężniejsze runy, albo właśnie najwyższa znajomość runów, tak się nazywa, nie? To ekspercka chyba jest, nie? No ekspercka, a nie najwyższa znajomość runów. To jest ekspercka, to jest najwyższa. Dobra, rozumiem. Okej. Bo to jest dopiero wtedy, kiedy mamy nasiennik mistrzostwa? Tak. A wisior. Wisior mistrzostwa, tak. Misior mistrzostwa. No nie wiem, to czy to? Potężniejsze runy? Dobra, dawaj to. Po ekspresku znajomość runów. Będę mógł przyswajać wszystkie czary, znaczy wszystkie runy już, będę mógł poznać. A poza tym przy następnym poziomie będę miał tutaj dwie inne rzeczy do zdobycia, jakby do dostania. My teraz co, idziemy tutaj czy do zamku? Co tu pójdziemy od razu, co? Trochę są problematyczni. I tu by się akurat do nich by się przydał szturm teleportu akurat, ale... A dobra, idźmy tutaj. Gdzie ty idziesz? Jak ty, co ty za trasę obrałeś? Aha, bo tu, ojejku, co to tutaj za jakieś dziwne teleporty są, panie, to Jarzek nie wiedział. Dobra, Krzysztof, mamy dużo, o, tutaj już trzeci poziom będziemy mogli zbudować, bardzo fajnie, podoba mi się. Jedyna dobra informacja. Bo czy jakiś pojawił? Nie pojawił się, bardzo dobrze. No można by wiadomo tutaj, no ale... Idziemy tam. Będę zastanawiał. Może jakieś surowce? Nie, tych surowców mamy akurat. Także poproszę. No chyba zrobię to samymi tymi po prostu, bo nie widzę innego rozwiązania. Mniejsza obrażenia. No i tutaj jest szturm teleportu, prawda? Mogłem po prostu teleportować go i zaatakować i tyle, tak? Tak też rzucę sobie po prostu spowolnienie. Tutaj runy szarży i wydaje mi się, że te runy szarży tak dwa razy użyję. A nie będę mógł, nie? Pewnie. Runę Berserkera mogę użyć. Dobra, runę szarży. Zresztą może nie było takie głupie. Znaczy to nie było takie mądre. No to było bardzo niemądre tak właściwie, no dobra. Bo podszedłem mu pod nos. A dawaj, przyspieszenie. No, może to coś zrobi. Zrobi? Nie, nie zrobi. No fajnie. Berserkera trzeba było użyć. A dobra, mam jeszcze jedną turę, to użyję Berserkera jeszcze raz. Zresztą dobra, no runę Berserkera, dawaj. No za dobra bitwa to nie jest, ale pamiętajmy o tym, że nie chcemy mieć tych strażników za dużo, no bo chcemy ich stracić, prawda? Nie możemy mieć ich 300. Także im mniej, tym lepiej, można powiedzieć tak. Im nas mniej, tym weselej. 11, nie, jeden został. A wydaje mi się, że tutaj tak jest lepiej niż... Lepiej stracić 100 strażników, aniżeli ten 50 tych harcowników i jeszcze 15 tych berserkerów. I może z tych berserkerów tutaj nie korzystam absolutnie na razie, ale dobra. A rozbieramy tam. Najważniejsze jest to, żeby zdobyć statystykę po prostu i tyle. O, tam jeszcze koszary obronne, tutaj powinienem jeszcze odbić te koszary włóczników, ale tego nie zrobiłem. Bo jestem... dobrym strategiem, oczywiście, że tak. Co my tu mamy w ogóle? A te runy po prostu, przywołanie istot będziemy musieli się nauczyć, bardzo fajnie. Ściany ognia, chciałbym się nauczyć, prawą moc będę musiał się nauczyć na pewno. Regeneracja, gotowy promień, no i ściana ognia, to się też na pewno bardzo przyda. No tylko, że trzeba mieć takie zniszczenia jeszcze. Może być problem, dobra, to jakie mamy runy? Egzorcyzm mówi szarży, to nawet nie musimy podchodzić po runy. Ewentualnie po zaklęcia. Dobra, zdobywamy ciebie. To jakiś jest artefakt, ale mało przydatny. No, można się z tymi golemami sprawdzić, ale żeby tą siarkę dostać, a mi się wydaje, że jakaś siarka już nie jest mega potrzebna na tym etapie, a poza tym tu mam dwie siarki nawet do zdobycia, jakbym chciał. Także może lepiej nie. No warto by też było, wiadomo, wylewelować tego bohatera na maksymalny poziom. I tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jaki to jest maksymalny poziom, nie? Ale no warto byłoby to jednak zrobić. Bo mam jak na razie 11. I mogłoby się wydawać na przykład, że 10 byłby tutaj maksymalnym, ale niestety nie. Znaczy niestety, no na całe szczęście tak. Im większy poziom możemy dostać, tym lepiej, ale jednak mimo wszystko... mimo wszystko fajnie byłoby ten maksymalny level wbić, tak? Więc tutaj z tymi takimi takami pojedynczymi też pewnie będę musiał się jeszcze zmierzyć. Jak na razie żadni wrodzy bohaterowie jeszcze nie idą do nas, także bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo mi się podoba. No i zobaczmy. Zaklęcie przyswojone, okej, okay, regeneracja, bardzo fajnie. Chcemy sobie wszystko poszkolić? Aha, nie pokazywałem w ogóle, mam jeszcze chyba tych berserkerów w akcji, nie? A tam jest.
mało istotne. To 10 mogę wyrekrutować, ale chciałbym sobie może raczej ulepszyć tutaj pozostałych, o, na przykład tych. Nie mam ich jeszcze 300, prawda? Nie mam, okej. Okay. O, zobaczcie ile harcowników, panie. Panie złotousty. Kierowniku. A tutaj to... No nawet możemy te miasta porozbudowywać, to nawet nie jest aż takie złe. Bo tu są jakieś takie expy jeszcze, może bardziej, o, na przykład takie tutaj. Czy gdzie ja to jeszcze widziałem? O, tutaj na przykład jeszcze są expy. Nie, może faktycznie tutaj, po tą siarkę. Które tej siarki jeszcze nie mamy. O, piękny soundtrack nam przygrywa krasnoludów. Mogę sobie zostać w zamku, może bym sobie zregenerował manę. Mam co? Manę? Nie mam, no to bym sobie zregenerował. Ale stwierdziłem, że pójdę w sobie. No to trudno. Ale w ogóle te ataki tak ustały coś, nie? Bo może mam to zadanie już wykonane, zobaczmy. No nie, zdecydowanie, nie? Więc może coś jeszcze nam przyjdzie tutaj. Chociaż kto wie, może akurat jest to tak zrobione, żeby... O, słyszę, ta strzała, smutek. Smutek bez magii mroku to jest słabe akurat, no ale... Smutek zmniejsza morale i szczęście jednego wybranego oddziału o jakąś wartość. I kwestia jest taka, że bez magii mroku to zmniejsza morale, właśnie te dwie statystyki, morale i szczęście zmniejsza o jeden. No i potem z każdym kolejnym, z każdą kolejną znajomością magii mroku zwiększa się ta wartość o jeden, tak? Czyli jeśli mamy maksymalną magię mroku ekspercką, no to zmniejszamy wtedy morale i szczęście o 4 aż. No a jednak zmniejszenie morali i... A gdzie ma jest powolnienie? Halo? A tu, ale... A, nie mogę tego użyć, no tak. No, a zmniejszenie morali i szczęścia o 4 to wydaje mi się, że dość sporo. Pyk, mi się wydaje, że wyniszczające rany chyba na niej nie mogą wejść. Tam było chyba opisane, że na mechaniczne nie mogą, tak? Na nieumarłych, na mechaniczne, na pewnie jakieś tam jeszcze inne żywiołaki. No, ale przynajmniej mamy morale, tak? I jeszcze szczęście, panie! Panie. Wydaje mi się, że teraz jak on tu podejdzie, to będziemy na niego szarżować, może? Nie? Ale szarży. Przywalimy tymi 167 krasnoludami za chwilę, to się złoży w pół. O, kolejne szczęście! Pa! Ojejku, ja tu nawet nie muszę chyba. Czy muszę? A, strzały się skończyły. To może jednak pomyślenie o wóz z amunicją może nie byłby taki głupi aż. No właśnie, teraz muszę tutaj podejść, więc muszę użyć rundy szarży. Ale dobra, tam jedno drewno. Z drugiej strony no, jest jedno drewno z 6, które mam, więc... Może nie jest to za dobre. Tego zabiję? Nawet nie. Po prostu 10 obrażeń zadał niby, nie? Ale tak ani jednego strażnika nie zabił, więc... To jest naprawdę konkretna jednostka. Oświecenie, nawigacja, pochód śmierci. Machiny wojny. No pochód śmierci, ani nawigacji nie chcieliśmy, bo to tutaj chcemy mieć odkrywanie. Oświecenia też. No właśnie, teraz jest w takiej sytuacji, że muszę coś wybrać, a nie chciałem nic z tego, nie? W trakcie oblężenia zamku wroga. Ile my tu razy będziemy oblegać zamek wroga? No trochę będziemy oblegać w sumie. Może te machiny wojenne? Ja mam już schizę po tym, jak brałem relegiem, jak machiny wojenne, one potem mi się totalnie nie przydały. Ale z drugiej strony w sumie może na przykład tutaj ta trójstrzałowa balista, prawda? Albo deszcz siarki. Takie rzeczy, zobaczcie. Podnosi inicjatywę wszystkich machin wojennych o 3. No panie. Może akurat. Zacząłbym te machiny wojenne. Zamiast tego. Talentu magicznego. No nie, no talent magiczny, no kufa, no. To musi być. To oświecenie? Czy pochód wojenny? Oświecenie to nie. No co mi da oświecenie tak właściwie? Gdzie to jest oświecenie? Halo? A tu. Oszczędne runy. Przywraca pewną ilość many, zależy od wiedzy, przy każdej okazji korzystania z runów. O. Ciekawe. Ale nie, no gdzie no? Czy lotny umysł można by mieć? O, to jest ciekawe w sumie. Połączenie właśnie z oświeceniem logistyką. Ale nie, no. Czemu mi znowu bit nie chce wyjść? Halo? To chyba jestem w takim razie zmuszony wziąć ten pochód śmierci, no i potem ewentualnie jeszcze ten szturm teleportu, no bo... Albo nie wiem, ścieżkę wojny, czy ścieżkę wojny to tam... Czyli nie będę miał tej chwytności, no dobra, trudno, no to wezmę sobie w takim razie ten pochód śmierci. I będę miał większy zasięg ruchu podczas oblegania wrogich zamków. Bo nawigacja jest niepotrzebna w tej kampanii w ogóle. Oświecenie machiny wojny? No nie, no chciałem mieć jednak to magię zniszczenia i ten talent magiczny. Mam nadzieję, że przy następnym poziomie to wejdzie, chyba że to już jest maksymalne. Chociaż nie wyświetliło się, że to jest maksymalne. Więc machiny wojenne mimo wszystko, że... Praktycznie jesteśmy krasnoludami, ale jednak nie. Pochód śmierci, poproszę. Maksymalny poziom, okej, no dobra, no czyli... Można by powiedzieć, że prawie się udało. A w takim razie, skoro mam maksymalny poziom i zebrałem wszystkie statystyki na mapie, to wydaje mi się, że to będzie już ostatni odcinek z tej misji, także całe szczęście. No przepatrzę sobie rzeczy tutaj czasami. Nie pominąłem czegoś. No i co, przejdę sobie jeszcze po innych zamkach, tak? Żeby zebrać ewentualne runy czy zaklęcia, tak? Z innych zamków. Mam logistykę zaawansowaną, więc bez problemu. Właściwie nic budować już nie trzeba, bo nie chcemy jakoś ich tu specjalnie rozbudowywać. Patrzę, żeby te dwa budynki były, tak? Bo chcemy jednak to
sobie pozdobywać. Dobra, możemy sobie tu zbudować jeszcze dodatkowe fortyfikacje. Atakuje jakiś bot? Nie, nie atakuje. Jeżeli bot by atakował, to by było w ciągu pierwszej sekundy, z pierwszych dwóch sekund, w ciągu tury byłoby pokazana taka jakby klepsydra, że nie mogę nic zrobić w tym czasie. Ale jednak weź te jednostki może, co? O, w ten sposób. Tutaj, wiesz co? Plus jakieś tam, ojejku, matko, o jest. To fajnie, a znam ten czar, przyspieszenie, okej. Okay. Tu sobie ich ulepszymy. To sobie możemy jeszcze zdobyć ten czar, który tam był drugiego poziomu w sumie. Tutaj, dawaj jakiś tam awanturników czy coś. Możesz ich ulepszyć? Możesz, panie. No i ile harcowników, no o to chodziło, no. Można by tu poczekać na jakieś tam wojska dodatkowe, ale po co? Biegniemy sobie tutaj. I gdzieś tam jeszcze blisko tego naszego pierwszego zamku, z tego co pamiętam, był taka kapliczka magicznego słowa, które pozwala nam się nauczyć losowego zaklęcia drugiego poziomu. Także sobie to też weźmiemy. O, właśnie przyswojone jakieś zaklęcie. Mogę sobie zbudować na przykład to, mogę sobie wziąć... a nie wezmę sobie za dużo. Daj. A, dobra, tam. Ważne, że potem jeszcze wyszkolić tych wojowników naszych kochanych. O, tutaj właśnie mamy tą kapliczkę. My tam pójdziemy. Oho, bo taki się atakuje. Właśnie, bo nie mogłem wykorzystać ruchu. Nie mogę nic zrobić przez chwilę. No właśnie, zobaczcie, i teleportuję mu się na twarz praktycznie. Średni, no to już te wojska rosną w siłę w takim razie. Nie chcę to atakować? Pewnie, że chcę. Zdążę to zebrać i się wycofać prawdopodobnie. No właśnie, on za szybki to nie jest. Mamy tą przewagę, że jesteśmy na śniegu. Więc nam to nic nie robi. No, okej, może być. Nam to nic nie robi. No widzicie, warto było. Grupowa wytrzymałość, proszę was. Na 100% było warto. My to chyba jeszcze jeden był taki ten, nie? Takie. O, właśnie tutaj chyba gdzieś, czy nie? Coś mi się majaczy na horyzoncie tylko. Bo mi się wydaje, że tutaj gdzieś jeszcze była taka kapliczka, właśnie, żeby się nauczyć czaru pierwszego poziomu, ale chyba nie. A może była gdzieś indziej. Okej. Okay. A czekaj. Tu masz nieodwiedzone, zbierzcie to. Nie mamy ani szczęścia, ani morali na bohaterze, więc coś takiego nam się jak najbardziej powinno przydać. I teraz co? Ty. W sumie też. Was też mogę, o, bardzo miło. Ale czy mogę sobie jeszcze coś przywieźć jakby z innych zamków? No mogę. Dobra, wy jesteście za darmo. Wy nie, ale jesteście tani, więc tak. Z innych zamków. Wszystko mam ulepszone. Wyszkolę sobie tych. Aha, już to zawielenie nie wyszkolę w takim razie. Tutaj, no zobaczcie, 12. O, szok. Szok niedowierzanie. Zróbmy jeszcze tak, czego tam się nauczyliśmy. A na pewno tą grupą wytrzymałość mamy. Jeżeli chodzi o manę, mamy też maksymalną. No, on będzie nas chyba musiał zaatakować siłą rzeczy, więc. Okej, okay, no to boty, prawda? I teraz jest pytanie, czy co? Czy atakujemy go, czy czekamy na jakieś tam posiłki jeszcze? I może, żeby zebrać tych 300. Tu. Dawaj, tak. Tu już tylko dwóch mogę wyszkolić, więc... Jak średnio bym powiedział. Może coś wymienię, o właśnie, może na przykład wymienię sobie to na to, o, proszę bardzo. Po co, bo mogę i mogę sobie na przykład teraz ulepszyć jeszcze tych. Mogę sobie jeszcze coś wysłać. Karawanom, proszę bardzo, o was, jeszcze o 8 tych. Niech się wysyłają. Zobaczymy, to jest prawie 500 osiłków tutaj będzie. Chmara w ogóle. Chmara, tak, no chyba chmara tam jest napisane. No statystyki ma wszystkie zebrane. Czary też. Zbuduj określoną armię. Musimy mieć 300 strażników i utrzymać oba miasta. 300 strażników. No pytam się, że jak oni przyjdą wszyscy, to już będę miał, więc... W sumie to mogłem poczekać. Tylko, że jak z tymi karawanami? Czekajcie, ja mogę podejrzeć karawany moje, nie? Dwa dni. No jak oni przyjdą za dwa dni, to będę miał ich wszystkich na dwa dni. Dobra, dawać. Coś się musi dziać. Straty są, okej, okay, ale zobaczymy sobie po prostu całą armię. Potraktujmy to jako taką finałową walkę, bo prawdopodobnie już po tym będzie koniec. Jakby całej tej misji. Niestety nie kupiłem sobie wozu z amunicją, co chyba jest błędem i to takim dość sporawym. Bo nie będę mógł za długo wytrzymać tutaj. A zróbmy jakoś tak, że na przykład, nie wiem, żeby gryf na przykład tam nie dopadł tych jednostek głównych, o tak, tak jakoś. Po prostu, o. O, to już jest solidna armia, no to tak. Runy szarży, no nie, no wait. Ty też wait. Czekamy, okej. Okay. No za 9, no prawda. Można. Będziesz tego eliminował. Gryfa nawet nie mam zamiaru tutaj rozszyfrowywać, gdzie on zaatakował. Tylko będziesz mógł zaatakować też, dobra. Zdejmij mu po prostu kontratak, żebyśmy wszyscy mogli do niego naparzać.
Może oprócz kuszników, może oprócz tych oszczepników. Szczęście? Nie, bez szczęścia. No cóż. Ale wyniszczające rany, o, no to chociaż coś. Ja teraz mogę sobie to grupowo wytrzymałość rzucić, prawda? Z racji, że mam właśnie magię światła z ekspercką już. Plus jeszcze mam. Właśnie nauczyłem się tego zaklęcia. O, to teraz szczęście siadło, no jak jeden obrońca zaatakował, no to świetnie. Ale runy szarży zdecydowanie. Naparzamy do przodu. Czy ty? Dobra, nie, na razie nie. Jakbyś miał te runy berserkera i mógł zaatakować dwa razy, to okej. Okay. O, tu ponowne szczęście. No tu już trochę bardziej to miało znaczenie. Tu jeden, proszę bardzo. Jakieś ogłuszenie albo coś. W sumie można by na przykład wykorzystać runy berserkera i zaatakować chłopa, ale wydaje mi się, że nie. Ten chłop odda to. O, i właśnie, tutaj mamy teraz umiejętność tego. O, właśnie, pokazana. Szałbite, gdy ta zdolność zostaje wykorzystana. Atak tych stworzeń zwiększa się do wartości o wartość obrony, ich obrona spada do zera i atakują one automatycznie najbliższy cel, nie otrzymując kontrataku. Tylko teraz tak, atakują najbliższy cel, to może być moja jednostka, ale to będzie moja jednostka tylko w sytuacji, kiedy nie ma żadnej wrogiej jednostki w pobliżu. Czyli jakby on wybiera sobie najbliższą jednostkę w pobliżu, no teraz to jest aktualnie tylko ten czempion, a jeżeli nie będzie żadnej wrogiej jednostki, to zaatakuje moją jednostkę, więc uważajcie z tym. Ale jakby nie można się pomylić, tak, no bo jakby wiecie, czym jest w zasięgu jakiejś wrogiej jednostki. No i właśnie, on straci całą obronę, czyli straci te 34 obrony i dostanie plus 34 do ataku. Ale chyba tego na czas tego ataku chyba tylko. Ale to zadaje ogromne ilości obrażeń. A nie, już zostało tak na stałe chyba, tak? Czy jak to? Nawet nie, może mu to wróci jakoś. Ale zobaczcie, ile sobie nabufował ataku, tak, jaką ma teraz słabą obronę. No tak to właśnie ta umiejętność działa dokładnie. Regeneracja jakaś. O, może w sumie regeneracja na ciebie? O, niech będzie. Za mocne to nie jest, bo to tam wskrzesza tylko jednego co turę. No właśnie, on mi zabił dwóch już. Okej, może być. No tylko 10 to tam. Szkoda, że morale dostał ten gryf. Ale bywa. No i właśnie, teraz mogę tego ponownie użyć, tylko teraz ja chcę. No tak, chcę, zdecydowanie. I teraz jest zagadka. Czy chcę użyć run berserkera i zaatakować dwukrotnie tych chłopów? Chcę zaatakować bez kontrataku. No bez kontrataku raczej. No i teraz zobaczcie, znowu użyję tego, on podbiegnie do tego chłopa, bo on jest najbliżej. I zaatakuje bez kontrataku z dużą ilością obrażeń, no bo sobie właśnie przełożył wszystkie punkty obrony na atak. Tu. No fajnie byłoby tu zaatakować w sumie, ale... Ale chyba gryf jest ważniejszy, co? Chyba tak. Chyba na pewno. 10. 9. Okej, było blisko. Oj, wyniszczające rany. Okej, dobra. To zasłużyłeś. No, możemy się jakoś odsunąć na przykład gdzieś tu. Misiek. Misiu. Misiu, misiaczku. No nie, no nie chcę tam nigdzie podchodzić raczej. Ja tam się raczej tą bardziej wycofał nawet. No nie, no te miśki są jakby, no... Gdyby ich było więcej faktycznie, udałoby się ich więcej zebrać, to może wtedy, ale no w takiej sytuacji jak teraz jest, no to... Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Okej, na to siłki mnie dwa razy zaatakują. O jest, smary. No właśnie, no ale mieli zero obrony, tak? No to się nie ma co dziwić, że aż tylu ich dziabnęło po prostu. Nie, bo rozkład. Nie, rozkład, smutek. Odświeżenie runów. Ciekawe. W ogóle fajna jest odmiana, nie? Właśnie, że runów, że nie run, ale runów. Dobra, tak, zróbmy. O, wyeliminuj tych. Nie będzie. W ogóle jest taka ciekawa sprawa, że trochę jest słaby design kolorów, bo zobaczcie, że walczymy z przeciwnikiem, który ma czerwony kolor i tak właściwie będzie przez całą kampanię, a mamy sami brązowy kolor i to się trochę zlewa, zobaczcie. To ciężko czasami, na pierwszy rzut oka jest ciężko rozróżnić te nasze jednostki. Okej, stracimy wszystkich berserkerów, no to się nie ma co dziwić, oni są dość krusi, bym powiedział. Dawaj runy berserkera. Dlatego już dwa razy tych chłopów. No chyba, że ich odrzucisz, bo miałeś taką umiejętność, nie? No właśnie. Nie za tego już dwa razy. Fuck. A cóż, bywa. Zdarza się nawet najlepszy. To 5? Trochę mało. Ale możemy runy berserkera użyć i zaatakować na przykład takie grywki właśnie. Na tym etapie bitwy te runy berserkera są bardzo fajne, no bo właśnie pozwalają naszym jednostkom zaatakować dwa razy, tak? Co jest dość sporą, dość fajną umiejętnością. No właśnie, zobaczcie. Że jest po gryfach. Dlatego, że właśnie gryfy mają tą zależność, że atakują, znaczy kontratakują za każdym razem. A, tylko jednego zabijesz? No to nie, to zaatakuj go normalnie. Że te gryfy kontratakują zawsze, więc nawet jeżeli wykonujemy dwa ataki, no to kontratak będzie wykonany za każdym razem. Aha, teraz tam przyfazoli dość dobrze w miśki. No, myślałem, że będzie lepiej. A tylko za dwóch? W jednym ataku? Słabo. Słabo, to już bohater zabił więcej. Okej. Okay. To co, znowu runy? Nie mogę tych run użyć. Ale masz jakieś buffy na sobie? No nie, masz buffy wynikające z tego, że twój bohater jest po prostu mocny. Ale nic poza tym. Dobra, wykorzystaj tego siłka w takim razie. O tym miśkiem to nie wiem, czy ja chcę zaatakować, no chyba raczej nie. Patataj. On w ogóle ma niszczające rany jeszcze na sobie. To już masakra jest.
No za 4. Tyk za 7 i jeszcze raz za 4, albo za 3. Za 2. Za 1. Tyle zieloni 300. O, Miśku zostało idealnie. 10. Bardzo, bardzo fajnie. O, sorry, Mistik. Okej. A to nic nie zmienia. Dobra, i wydaje mi się, że w tym momencie powinien być już mniej więcej koniec chyba? Chyba tak. Że jak już zrobię sobie tych 300 obrońców, nie? Więc po prostu siądźmy na dupie po prostu i czekajmy do następnego tygodnia, żeby to po prostu skipował, bo to nie ma co. Aha. Okej. Okay. Teraz rekrutacja. Ulepszamy tych. I proszę bardzo, ile ich mamy? Masakrycznie dużo. Jeszcze was. Hop. Zadanie wykonane. Tak jest. Gratulacje, odnosisz zwycięstwo. Trzeba było po prostu zdobyć tych 300, dlatego chciałem wszystkie statystyki, wszystkie czary pozbierać wcześniej. No ale wszystko się udało. Odcinek ma 30 minut ponad. Także dość spore. No akurat właśnie te dwa poprzednie odcinki chciałem zrobić trochę krótsze, a wyszło mi na to, że były dwa razy po 40 minut. No ale cóż, trudno. Moja wina. No i co? Jeszcze będziemy sobie przejść do następnej misji chyba, nie? Zasadzka, w której chyba nie będzie żadnego zamku. I nie będziemy mogli wykorzystać naszej umiejętności specjalnej, także... Mue. Ale cóż, mam nadzieję, że przynajmniej magia zniszczenia i tajemna wiedza? Nie, tajemny... Moc tajemna? Talent magiczny, talent magiczny nam podejdzie. Znaczy talent magiczny i z magia zniszczenia. No i obrona jeszcze fajnie by było, nie? No bo już tych chwytności nie będziemy mieć. No i jeszcze co ja chciałem jeszcze? Coś tam chciałem jeszcze, a to już nieważne. W każdym razie do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. No i pa.